Chcesz zgubić zbędne kilogramy, ale boisz się, że przechodząc na dietę będziesz musiał zrezygnować ze swoich wszystkich ulubionych produktów? A może zastanawiasz się, że żeby schudnąć, musisz wykluczyć słodycze i fast foody? Wiele osób boi się rozpocząć odchudzanie, bo kojarzy im się z jedzeniem jałowych owsianek popijanych koktajlami z jarmużem. Nie chcą cały czas chodzić z pustymi, burczącymi z głodu brzuchami i rezygnować ze swoich ulubionych produktów. Ja mam dla Ciebie świetną wiadomość. Na diecie możesz jeść wszystko to, co lubisz. Odchudzanie najważniejszą rolę odgrywa deficyt energetyczny. Czy deficyt kaloryczny może nie działać w odchudzaniu? Pewnie Cię to zdziwi, ale absolutnie nie ma takiej możliwości. Gdy będziesz jadł mniej kalorii niż wydatkuje Twój organizm, to na pewno schudniesz. Oczywiście we wszystkim trzeba zachować balans i nie popadać w skrajności. Dlatego w tym nagraniu opowiem Ci trochę o moim podejściu do diety, dzięki któremu efektywnie spalisz tłuszcz i co najlepsze, nie będziesz musiał jeść w 100% zdrowo. Przedstawię Ci też bardzo ciekawe badania naukowe w tym temacie. Inni trenerzy i dietetycy mnie za to znienawidzą. Zostanę Twoim dietetykiem i trenerem za 2 zł i pomogę Ci schudnąć pierwsze kilogramy w zaledwie 7 dni. Dołącz do mojego rewolucyjnego programu ze 100% gwarancją efektów. Jeżeli nie schudniesz, zwrócę Ci zainwestowane 2 zł. Przygotowałem dla Ciebie pierwsze 7 dni, które pozwolą Ci zacząć i zobaczyć pierwsze rezultaty. Krok po kroku pokażemy Ci, co powinieneś robić, aby chudnąć. Niektórzy uznają mnie za szaleńca, ale jestem tak pewny naszej metody, że dam Ci gwarancję schudnięcia. Dlaczego daję gwarancję? Bo nasz system jest rewolucyjny i nikt w Polsce tak nie pracuje. I dostaniesz nie tylko dietę i trening. Jesteśmy po to, aby nauczyć Cię i zainspirować do zdrowego stylu życia. Zrób to teraz, liczba miejsc za 2 zł. Jest mocno ograniczona, ponieważ z całym teamem możemy pomóc tylko określonej liczbie osób przy świetnej jakości, którą dajemy, i pamiętaj, z gwarancją efektów. Więc kliknij link i sprawdź, czy jeszcze możesz dołączyć. Na początku zacznijmy od fundamentów. Nie ma jednej uniwersalnej diety, która będzie pasować do każdej osoby. Dlaczego? Bo każdy z nas jest zupełnie inny. Mamy różne preferencje smakowe, przyzwyczajenia. Ktoś będzie uwielbiał jeść na obiad kotleta schabowego z ziemniakami, bo tej osobie gotowała w dzieciństwie go mama albo babcia. Jest przyzwyczajony do tego, że spożywa taki posiłek co najmniej raz w tygodniu. Więc nie ma sensu na przykład, żeby wywracać teraz takiej osobie życie o 180 stopni i zakazywać jedzenia schabowego. Gdy tak zrobimy, to bardzo możliwe, że bardzo szybko ta osoba zniechęci się do diety, gdyż będzie się ona kojarzyła z dużymi restrykcjami i nigdy nie uda mu się osiągnąć efektów. Co polecam zrobić w takiej sytuacji? Po prostu dodać do diety takiego kotleta. Można to zrobić na 2 sposoby. Jeden, przygotować wersję odchudzoną lub po prostu wliczyć do swojej kaloryczności raz na jakiś czas klasyczny posiłek z większą ilością tłuszczu. Są na przykład osoby, które uwielbiają jeść węglowodany na śniadanie, na przykład owsiankę. Nie wyobrażają sobie rozpocząć dnia od innego dania. A ktoś inny lubi jeść jajecznicę i też sobie nie wyobraża inaczej. Obecnie mamy duży wysyp różnych rodzajów diet. Keto, niskowęglowodanowa, high carb, wegetariańska. I według mnie najważniejsze to wybrać taki sposób żywienia, który będzie dopasowany do Ciebie, a nie jakiś cudowny system, który macie zmienić. Więc najlepsza dieta to jest taka, którą będziesz mógł trzymać przez wiele miesięcy, lat, a tak naprawdę przez całe życie. Dlatego uważam, że podejście wielu dietetyków, gdzie dostajesz dietę, rozpiskę dietetyczną, nie działa, ponieważ dostajemy rozpiskę, ale nie uczymy się nowych nawyków, nie uczymy się wprowadzać zmian w życie, więc sama dieta według mnie nie jest rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest połączenie wiedzy, edukacji, rozpiski i prowadzenia, czyli sposób, w którym my prowadzimy podopiecznych. Bo jeżeli nie zrozumiesz pewnych rzeczy, nie nauczysz się pewnych rzeczy, nie zbudujesz nowych nawyków, to sama taka dieta nic Ci nie da, niestety. W większości przypadków osoby, które dostają taką rozpiskę, są na diecie jakiś czas, miesiąc, dwa, trzy, a później nie są na diecie i wracają do tego, co było. Wiele osób w internecie też promuje diety, które wykluczają jakiś konkretny produkt. Pewnie nieraz trafiłeś na takie informacje, że węglowodany tuczą, węglowodany są złe, owoce na diecie są zakazane, a nabiał i słodycze to już w ogóle nie schudniesz od tego. Są to informacje wyssane z tego palca, które w większości przypadków nie są poparte badaniami naukowymi. Nie powinno się rezygnować z jakichś konkretnych produktów spożywczych. Oczywiście bez potrzeby, bo są osoby, które na coś chorują, mają nietolerancję, mają alergię i wtedy powinny z czegoś zrezygnować. Ale jeżeli jesteś osobą zdrową i po prostu się odchudzasz, to nie powinniśmy rezygnować z niczego. I jakie są konsekwencje eliminowania z naszej diety produktów bez wskazań ku temu? Po pierwsze, prowadzi do utworzenia złej relacji z jedzeniem. Dzielimy produkty na dobre i złe. Narzucamy sobie duże restrykcje. Jest wiele badań, które pokazują, że taki sztywny model żywienia, którym jesz 100% zdrowo, prowadzi
do pojawienia się zaburzeń odżywiania. Takie małe, elastyczne modele żywienia są powiązane z kompulsywnym objadaniem się. I wiem, o czym mówię, bo sam przechodziłem przez ten problem przez długi czas. Wiele lat temu prowadził mnie pewien trener i on mi właśnie pewne niefajne rzeczy wtłukł do głowy i później nabawiłem się różnych problemów z odżywianiem. I te niepotrzebne zakazy bardzo często prowadzą do tego, że po jakimś czasie w końcu rzucamy się na te niedozwolone jedzenie. A wtedy nie jemy już jednego albo dwóch kawałków pizzy, tylko dwie pizzy albo pięć pizz. Mi się to zdarzało. Kolejna ważna rzecz, jeżeli eliminujemy duże grupy produktów, takie na przykład węglowodany, to bardzo ciężko może być uzupełnić wszystkie składniki odżywcze i witaminy z innych produktów. A takie niedobory długofalowe mogą być naprawdę niebezpieczne i mogą prowadzić do pojawienia się różnych chorób. I teraz chyba jedna z moich ulubionych rzeczy, temat cheat mealu. Jeszcze kilka lat temu był on bardzo popularny w świecie fitnessu. Cheat meal to taki oszukany posiłek, który mógł pojawić się w twojej diecie najczęściej raz w tygodniu. Przez cały tydzień ktoś trzymał dietę w 100%, nie pozwalając sobie na żadne odstępstwa po to, aby w weekend najeść się pod korek, nie licząc przy tym kalorii. Taki sposób żywienia często doprowadza do tego, że wyzerujemy cały swój deficyt wygenerowany na przestrzeni tygodnia, dlatego nie polecam ci stosować tej metody. Co według mnie lepsze? Zasada 80-20, ale też możemy to zmieniać. 70-30 polega na tym, że większość czasu, na przykład 80, bazujesz w swojej diecie na zdrowych, nisko przetworzonych produktach z dobrym składem. Patrzysz na to, żeby twoje posiłki były zbilansowane, zawierałeś źródło białka, tłuszczu, węglowodanów, pilnujesz liczby warzyw, dodatkowo odpowiednią ilość białka. Dzięki tym wszystkim wskazówkom dostarczysz do swojej diety odpowiednią ilość witamin, składników mineralnych. Będziesz miał dość duże uczucie sytości, co pozwoli ci na przykład z przyjemnością redukować. A reszta diety, te 20-30%, może bazować na bardziej przetworzonych rzeczach. Wybierasz tu po prostu to, co bardziej lubisz. Czy będą to słodycze, fast foody, przekąski, to już zależy od ciebie. Wliczasz to wszystko do swojej dziennej kaloryczności, upewniając się, że w ciągu tygodnia jesteś w deficycie kalorycznym. Przykładowo, osoba, która spożywa dziennie 2000 kalorii, będzie mogła około 400 z nich przeznaczyć na inne, nazwijmy to, mniej zdrowe opcje. Najciekawsze może być połączenie tych najbardziej przetworzonych produktów z tymi mniej przetworzonymi w posiłku. Przykładowo do owsianki dorzucamy kostki czekolady, a na deser po obiedzie zjadasz ulubionego loda. Oczywiście możesz też zrobić z tego cały oddzielny posiłek. Czas na dwa fajne badania. W pierwszym z nich podzielono badanych na dwie grupy. Stosowały one taką samą dietę z jednym wyjątkiem. Jedna z grup nie mogła spożywać chleba. Jak się okazało, po 16 tygodniach obie grupy zgubiły taką samą ilość tłuszczu, jednak z grupy, która nie jadła chleba, po drodze odpadło 21% uczestników. Nie byli oni w stanie trzymać się założeń diety. To badanie świetnie pokazuje, że spożywanie tylko zdrowego jedzenia, bez uwzględnienia produktów, które lubimy, dla większości osób nie będzie optymalne w dłuższej perspektywie czasu. Im więcej narzucimy na siebie restrykcji, tym ciężej będzie nam wytrwać w takiej diecie długofalowo. Drugie badanie pokazuje różnicę między elastycznym a sztywnym podejściem do diety. Jak się okazuje, elastyczny model żywienia był powiązany z niższym wskaźnikiem masy ciała, mniejszą ilością napadów objadania i większą utratą wagi w trakcie jednego roku stosowania się do diety. Co więcej, badani, którzy trzymali się elastycznego modelu żywienia, jeszcze 3 lata po zakończeniu odchudzania zachowali większą ilość utraconych kilogramów niż druga grupa z bardziej restrykcyjnym podejściem do diety. Oczywiście, jak zawsze, ostateczny wybór należy do ciebie. Jeżeli chcesz trzymać się czystej michy i nie masz ochoty na jedzenie bardziej przetworzonego jedzenia, to super. Rób to wszystko w zgodzie ze sobą. Ja tylko pokazuję ci jedną z opcji, dzięki której wielu osobom dużo łatwiej będzie schudnąć i fajnie wyglądać na całe życie. Więc jeżeli chciałbyś schudnąć, zmienić sylwetkę w taki elastyczny sposób, żeby dieta była dopasowana do ciebie, żebyś jadł to, co lubisz, żebyś zmienił sylwetkę na wiele lat, a tak naprawdę na całe życie, zapraszam cię do współpracy z nami. My ci w tym pomożemy. Wejdź sobie na moją stronę, zobacz możliwości współpracy i z chęcią pomożemy ci przejść przez ten fajny okres zmiany sylwetki i zmiany życia. A jeżeli masz jakieś pytanie, to śmiało pytaj w komentarzu. Na wszystkie pytania odpowiadam, wszystkie pytania czytam i do kolejnego nagrania.